Siemaneczko czogiści i czogiski, ja jestem Ulti i dziś powiem wam wszystko co trzeba wiedzieć o najnowszej kampanii na mapie globalnej. Do tego pokażę wam jeszcze dwie bitwy na według mnie najlepszych nagrodek 10 poziomu, oczywiście nie licząc Chieftaina, i jest to niemiecka fałka 7201K, czyli ta z drydami, i do tego radziecki obiekt 907. Zacznę jednak od informacji, która nie była dotychczas pewna i która kurzy wielu graczy. Jest to informacja, że Chieftain nie będzie na razie dostępny. W lutym będziemy musieli po prostu marzyć o jakimś innym czołgu, wbić jakiś inny czołg, a jeśli marzy nam się właśnie ten najlepszy pojazd 10 poziomu, to najbliższa szansa na jego zdobycie może, podkreślam, może pojawić się dopiero w wakacje, czyli w lipcu lub w sierpniu. Wtedy oczywiście będzie kolejna kampania i wiadomo, Wargaming lubi nas jakoś zachęcić w lato do grania, także musimy liczyć, że wtedy będzie taka okazja. A teraz skupiamy się już stricte na informacjach o tej kampanii. Będzie ona nazywać się, moi drodzy, Bogowie Wojny i potrwa od 13 lutego do 27 lutego, czyli okres typowo zimowy, okres, kiedy wielu graczy gra WOTA i okres, który sprawi, że na pewno będą większe wymagania, trzeba będzie dużo grać i dobrze grać, i stawki na licytacjach też przez to pewnie będą wyższe. Mówię o tym, ponieważ wielu graczy nie myśli w ten sposób, ale pamiętajcie, jeśli licytujecie na przykład w wakacje, to wtedy są niskie stawki, mało kto licytuje, mało kto gra, no a teraz wiadomo, to wszystko jest bardziej aktywne i trzeba będzie więcej zabulić. No i moi drodzy, jakie będą nagrody? Przede wszystkim będzie jedna nowa nagroda i jest to chiński czołg ciężki 10 poziomu z magazynkiem, czyli 116 F3. To jest pojazd, który pokazywałem wam już w jednym z filmów, może nie w takiej roli, że ja nim gram albo ktoś nim gra i dobrze to widzimy, ale widzieliśmy go z góry, taki punkt widzenia, który no nie jest idealny, ale już coś nam daje do powiedzenia. Także do tego materiału na pewno odsyłam. No i oprócz tego 116 F3 będzie do zdobycia jeszcze Carro da Combattimento, pojazd przeciętny, 121B, czyli pojazd, który i tak jest za obligację, więc no bez sensu o nim mówić przy okazji tak naprawdę nagród. Będzie także rzadki T95E6, obiekt 907, no to już taki pojazd topowy, fałka, którą teraz oglądacie, i amerykańskie M60, kolejny pojazd za obligację, więc w sumie dziwię się, że dają je w kampanii, no bo po co, co nie? Mogliby dać, kurde, coś lepszego, na przykład Chieftaina, prawda? No ale jednak są. I co tu warto powiedzieć? No na pewno, jeśli chodzi o tego 116 F3, to warto delikatnie przedstawić jego parametry dla osób, które no po prostu są zainteresowane nowym pojazdem. Jest to konstrukcja, która, co bardzo istotne, ma 3 pociski w magazynku. Są to pociski bardzo potężne, bo zadające średnio 530 uszkodzeń na pocisku zwykłym AP, pocisku goldowym APCR, i na HE-ku ten damage wzrasta do 640. Jeśli chodzi o penetrację tego pojazdu, uważam, że jak na dzisiejsze standardy to raczej może nie ma szału, ale jest bardzo ok. Jest to, moi drodzy, penetracja 266 na APEKu, 325 na goldzie, i HE-ki są słabe, one mają tylko 65 przebicia. Czy to działo jest przyjemne do strzelania? Tego niestety totalnie nie idzie stwierdzić, bo trzeba tym zagrać, dlatego ja oczywiście w kampanii będę brał udział właśnie po ten pojazd najbardziej. No i co tutaj mamy? Celność 0,42, to tak troszeczkę, wiecie, słabo. Czas celowania prawie 3 sekundy, to też trochę słabo. No i czas ładowania pomiędzy strzałami 5 sekund. Dłużej niż, moi drodzy, w takim Carro, co nie? No to trochę śmierdzi. Sam magazynek będzie ładował się też sporo, bo 40 sekund, więc no te parametry działa nie są przekonujące. Na pewno wielu z was powie teraz, ale gówno. Ale przed takim stwierdzeniem przestrzegam, dajmy czas pograć tym pojazdem innym graczom. Po prostu no, trzeba ocenić po grze, a nie tylko po parametrach. Ile razy już tak było, że pojazd był na papierze dość słaby, a okazywał się spoko, więc tutaj bądźmy cierpliwi. Co do, moi drodzy, żywotności, pojazd ten będzie miał pancerz w miarę ok, na pewno nie będzie niezniszczalny, ale wydaje się, że będzie w stanie odbijać na pewno sporo jak na magazynka. Tak jednak jego stan życia to jest tragedia, tylko 2100, no to jest mało na czołg ciężki, także tutaj
No akurat HP-ków ma niewiele. Jak jeździ? Jeździ spoko, ponieważ 35 do przodu, 20 do tyłu. To przy takim kranwagnie jest imponujące. No i jego moc na tonę to 14,5 koni. Ogólnie nie będzie to może AMX-50B, ale na pewno nie będzie bardzo mułowaty. Także tyle z tych parametrów. One raczej większość z Was rozczarują, tak się domyślam. Możecie napisać w komentarzu. To też mi da troszeczkę świadomości, jak wy na to po prostu patrzycie. Ja patrzę na to tak, że to jest nowy pojazd, ja chcę go mieć, ja chcę nim zagrać, ale no nie mówię, że to będzie hit. Na pewno nie powiem wam, kurde, ale to będzie bestia, no bo na to się raczej nie zapowiada. Także tyle na temat czołgów, które będą do zdobycia. Co więcej warto wiedzieć? Żeby, moi drodzy, mówić o stawkach na licytacji, aby mówić o trudności kampanii, trzeba znać ilość czołgów, które będą w ogóle do zdobycia. I my wiemy, że 10 tysięcy pojazdów będzie rozdanych za samo granie, zabycie w rankingu. Czyli dużo. 10 tysięcy. To sprawia, że mimo tego nowego pojazdu, wydaje mi się, że jest realne, aby nawet gracz nie najlepszy, tylko po prostu dobry, mógł normalnie za granie zdobyć czołg. Nie trzeba będzie raczej być takim no-life'em, który przez całą kampanię gra od 19 do północy. Raczej aż tak źle nie będzie. Więc to jest dobra wiadomość. I druga bardzo dobra wiadomość to jest taka, że aż 6 tysięcy pojazdów będzie wystawionych na aukcji i będzie można je wylicytować za obligacje. To jest świetna wiadomość, ponieważ to znaczy, że dużo pojazdów będzie można licytować i stawki nie powinny wynosić 60 tysięcy obligacji, 50 tysięcy, tylko może 30-40 tysięcy. Także to jest dobra kolejna wiadomość, która sprawia, że raczej nie musicie wydać fortuny. Raczej to nie będzie tak, że macie 10 tysięcy obligacji i siup, wylicytujecie. No tak dobrze to nie będzie, ale te mówię 30 tysięcy, 40 tysięcy powinno, wydaje mi się, styknąć. I teraz zapytacie, dobra multi, mam obligacje, chcę licytować, to coś jeszcze muszę zrobić, czy to tyle? No to nie jest takie hop-siup, to nie jest takie proste, że masz obligacje i cyk sobie licytujesz. Trzeba spełnić jeszcze jeden bardzo ważny warunek. Trzeba będzie mieć, moi drodzy, wejściówkę, którą będziemy produkować w warsztacie. A co to jest warsztat? To o tym powiem w drugiej bitwie. Warsztat to będzie miejsce, w którym będziemy mogli wytworzyć różne przedmioty. Jakie? Oprócz wspomnianej wejściówki na aukcję pojazdów, również dwa pojazdy premium 8 poziomu, radziecki IS-5 i WZ-111 i do tego fioletowe wyposażenie, dokładnie fioletowe HP-ki, tak zwana zwiększona odporność na pociski. Coś, co swoją drogą było dostępne dotychczas tylko raz, więc to się bardzo przyda. No ale stricte, co trzeba zrobić, aby zdobyć tą wejściówkę? Trzeba, moi drodzy, po prostu grać bitewki i zbierać części. I jak macie wystarczająco dużo różnych części, to tworzycie sobie te właśnie wspomniane przedmioty. Sprawa jest prosta, nic trudnego i tak mniej więcej musicie pograć 3 aktywnie wieczory, aby uzbierać na taką wejściówkę wystarczająco dużo części, więc 3 dni grania i macie sprawę załatwioną i wtedy możecie wykorzystać swoje cenne obligacje. No i moi drodzy, co jeszcze warto wiedzieć? Oprócz tego, że będzie warsztat, będą czołgi specjalne 10 tieru, będą oczywiście jeszcze inne nagrody, złoto, obligacje, dni konta premium, kredyty, wszystkie te pierdółki, także to się nie zmieniło. I wydaje mi się, że tak naprawdę tyle musicie wiedzieć, jeśli chodzi o te priorytety. Same założenia kampanii też są niezmienne. Trzeba dużo grać, trzeba, wiadomo, jak najwięcej wygrywać, być w dobrym klanie i być dobrze przygotowanym poprzez posiadanie czołgów najlepiej specjalnych, innych. Tak, to jest trochę patologia. Żeby zdobyć na przykład tego 116 F3, no najlepiej byłoby mieć Chiefa, najlepiej byłoby mieć 907. Ale jak ich nie macie, to nie jest oczywiście już tragedia. Wtedy najlepiej mieć czołgi za misje osobiste, czyli 260 Early, albo czołgi drzewkowe, na przykład Super Koń, 277, AMX-50B, Kołowiec, E3, E4, STRV, JIG, czyli obiekt 268 wersja 4, z medów no to C63, 121B. To są takie pojazdy bardzo cenne, oczywiście nie wymieniłem wszystkich, bo czasami przyda się jeszcze Leopard, czasami przyda się STB, ale te, które wymieniłem, na pewno są taką no podstawą, co nie, no jak ich nie masz, a nie masz Chiefa, nie masz, powiedzmy, 907, no to trochę słabo, to trochę słabo, bardzo słabo. Także wiecie już mniej więcej, co ewentualnie jeszcze warto wbić w ciągu tych najbliższych kilku tygodni do kampanii.
Jak już powiedziałem wcześniej, ja w kampanii brać udział będę. Będę starał się też pomóc wielu z was zdobyć te pojazdy, zdobyć te nagrody. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ostatnia kampania poszła nam bardzo dobrze. Byliśmy jednym z najlepszych polskich klanów, także no spore osiągnięcie. Teraz będzie trudniej, większa rywalizacja, ale to też jest też dodatkowa motywacja. I teraz powiedzmy sobie jeszcze parę słów o samej bitwie, która ma miejsce na obiekcie 907. Mapka Himmel, tryb spotkaniowy i bohater będzie tutaj miał, no żeby nie spoilerować, po prostu fajną końcówkę. Ale jaką, to zobaczycie. Na razie flankuje niszczyciele, które są na torach. Jest to STRV. Tutaj uważam, że troszeczkę niepotrzebne jest walenie kumulami w jego po prostu tylne kółko. Lepiej to byłoby robić APCR-kami, a kumule zostawić sobie na coś twardszego, jak Badger, czy ten dzik, który może zaraz tutaj się obrócić. Wiecie, szanujcie APCR-y. One są fajne na cele miękkie, tańsze. W tej sytuacji to nie jest amunicja u nas goldowa. Więc wiadomo, trzeba lepiej się przygotować na końcówkę bitwy. Kobra teraz atakuje nas hitami. Nie weszło jej raz. Czy wejdzie nam teraz strzał w jej bok? Weszło. I możemy atakować dzika, który jest trochę nieświadomy albo po prostu już się poddał. Nie wiem, jak to w sumie oceniać. No dla mnie sprawa jest prosta. Jeśli ma tego ISA 3-2, który jest daleko tam daleko. Zobaczcie, on jest no w sporej odległości. No to trzeba go olać, przykleić się do budynku i walić w kołowca 907. Chłop mówi jednak, nie, ja to mam w dupie już. No i jak ma w dupie, to my też go mamy w dupie, słuchajcie. I teraz go farmimy i już jest tak naprawdę po nim. Nie jest w stanie tutaj nic zrobić, jeszcze go wysadzamy. To jest naprawdę widowiskowy frag. No i teraz kolejne czołgi, jest to 105, jest to STB, który jest dla nas bokiem. Czy moim zdaniem ten STB ma szansę tutaj przeżyć? No jeśli będzie miał super refleks, to może... Oj, teraz weszło za zero, to troszeczkę boli, bo tak, chłop byłby już one shotem. Ogólnie sytuacja no nie wygląda za dobrze. Rywale mają, co bardzo jest istotne w tej sytuacji, Badgera, który jeśli dojedzie zaraz w to miejsce, może zrobić cieczkę. Badger, wiecie, że na takich mapach miejskich to nie jest byle czołg, to nie jest byle pojazd, to jest coś, co może po prostu samo rozwalić czwórkę, piątkę, bo tutaj nie ma za bardzo przestrzeni, aby się rozpędzić, aby objechać. No chyba, że mamy fartę i wyjedziemy akurat za uliczki na jego pleca, potem przytrzymamy go na gąsce. No ale na razie, mówię, tego Badgera nie widać, a nasza drużyna się składa jak domek z kart. Teraz robimy fajną pułapkę na STB-ka. Tutaj naprawdę szacun do bohatera, bo zrobił to koncertowo. Bez spota przyczaił się na rogu i cyk, strzał w bok weszło. Teraz ta 105, moglibyśmy ją gonić, jechać w jej kierunku, ale tego nie robimy. Czy to jest dobre? Bohater się bał, że tam po prostu może ktoś być, no ale wydaje mi się, że dobrze byłoby ją skończyć, bo to jest niebezpieczny magazynek. Teraz łapiemy obiekta 268 wersja 5 bokiem. Swoją drogą pojazd, który był na początku roku 2022 dostępny za wolne doświadczenie. I jestem ciekawy właśnie, czy będzie w tym roku też szansa go zdobyć w evencie tego typu, gdzie też przydadzą się różne waluty. Na pewno pojazd rzadki, na pewno pojazd cenny, ale nie najlepszy. Gracze niby nie mają dobre wyniki, ale no chyba każdy się ze mną zgodzi, że to nie jest jakiś tam pojazd niesamowicie mocny. I teraz moglibyśmy trakować tego Badgerka, po prostu walnąć go tutaj w gąskę tak, aby ocalić pana Kostka. Pan Kostek chyba tutaj polegnie. No i czy uda nam się dać mu traka? Dajemy w końcu traka trochę późno. No i pan Kostek niestety poległ, więc jesteśmy sami na czterech wrogów. Taranujemy 105. Pięknie to wyszło nam, naprawdę tutaj szacun dla bohatera. No ale jest ten obiekt, który ma nas na dwa strzały. Raczej dwa strzały, no raczej mu nie polosuje 835, no właśnie polosowało, ale troszeczkę mniej. Walimy go teraz za zero, niestety bohater używa tego celownika chyba z autoimem czasami i to jest błąd. Tutaj musi być pewna pecha, pewne strzały w policzek, nie weszło, oj, on się od nas odbija na szczęście, nie gra na goldzie. No i kończymy go, ale zobaczcie, mamy... 4 pociski, a przed nami jest prawie fullowy obiekt 257, który mógłby nas staranować, ale teraz nie przebija nas i co bardzo istotne, ma stokowe działo bohater, używa auto-aima.
Jak ja coś takiego widzę, to moje oczy krwawią. Ja zawsze podkreślam wszystkim widzom, których po prostu uczę, których no po prostu chcę, żeby wyszkolić na zabójców w tej grze. Moi drodzy, nie wolno używać autoaima w takich momentach, to jest błąd. Ten celownik autoaim zawiedzie was, no i tutaj zawiódł bohatera, zamiast dać pewne pechy, lata to byle jak i wiadomo, i tak by tych pocisków nie starczyło, ale gdyby jeszcze odzyskać te, które nie weszły w obiekta 268 wersja 5 i teraz oddać je idealnie, no to byśmy inaczej rozmawiali. Teraz bohater może co najwyżej kręcić się wokół tego obiekta, no ale to też w ogóle śmieszne jest, że on nie może nas przebić. To oczywiście no, nie najlepiej świadczy o panie Ramor, który no, w tej sytuacji to nie ma tak naprawdę dużego kłopotu. Najlepiej to by w ogóle było, jakby Haeka użył, skoro nie umie przebijać tego czołgu specjalnego. To żaden problem nie umieć przebijać, tak? Wiadomo, że wielu graczy ma problem z jakimś czołgiem, ale Haeczek mógłby jego problemy szybko rozwiązać. Teraz decydujemy się uciekać tyłem do niego, bo wiemy, że takie rozwiązanie no nie da sukcesu. On ma teraz nas idealnie bokiem albo nawet tyłem. Teraz obracamy się frontem, czy nas przebije? Przebija nas apekiem i to jest, moi drodzy, koniec. Niestety, porażka. Czy bohater zrobił super bitwę? Tak, bez dwóch zdań. Czy mógł zrobić to lepiej? Chyba się zgodzimy, że też tak. Także no, oczywiście na tym zakończę. Nie będę tutaj już narzekał na celowanie. Ale uznałem, że ta końcówka jest śmieszna i warto ją wam po prostu pokazać. Także tyle na temat kampanii. Napiszcie, czy planujecie brać udział, a ja życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.